Cześć, zapraszam Was do testu Forda Focusa ST. Jedziemy! Najpierw zrobimy sobie takie walk around wokół auta, w którym opowiem Wam m.in. dlaczego Focus już nie wybiera papieża, a potem będzie najlepsze, czyli wrażenia z jazdy. Zapraszam! Zaczniemy od silnika, który to kiedyś wybierał papieża. A dlaczego, to zaraz Wam wytłumaczę. Pod maską mamy 2.3 EcoBoost 280 koni i 420 Nm, który wyciąga 250 km na godzinę. Pochodzi on z poprzedniego RS-a i jest też montowany w Mustangach. Swego czasu było o tym silniku głośno i powstały nawet żarty i filmiki o tym, że wybiera on papieża. No bo za Focusami niczym z komina watykańskiego wydobywał się biały dym. Problemem okazało się rozszczelnienie połączenia bloku silnika z głowicą. W czym tak naprawdę tkwił problem? W pomyłce, bo w fabryce, gdzie montuje się silnik 2.3 EcoBoost, pomylono typ uszczelki pod głowicą i jak się potem okazało, uszczelka pod głowicą do Mustanga trafiła do silników Focusa RS. Różnica w tych częściach była na tyle duża, że uszczelka nie wytrzymywała zbyt długo, bo tak około 10 tysięcy km, no i mogło to doprowadzić nie tylko do rozszczelnienia układu chłodzenia, ale także do wygięcia głowicy. Ale, Ford już niejednokrotnie pokazał, że bierze na klatę swoje pomyłki i w 2018 roku ogłosił akcję serwisową, w ramach której to naprawił silniki, a niektóre nawet wymienił na nowe. Także teraz 2.3 EcoBoost jest już poprawiony i godny polecenia. Jak jesteśmy przy silniku, to jeszcze wspomnę, że ciekawym rozwiązaniem jest tu turbosprężarka typu Twin Scroll, czyli taka, gdzie spaliny z różnych cylindrów transportowane są za pomocą oddzielnych kanałów. No i przekłada się to na szybszą reakcję turbo na naciśnięcie pedału gazu i eliminuje też zjawisko turbo dziury. W turbinach typu Twin Scroll fajne jest też to, że pod względem konstrukcji są one prostsze niż urządzenie o zmiennej geometrii czy biturbo, dlatego też ich eksploatacja jest mniej obciążona ryzykiem usterek. I przechodzimy do skrzyni biegów. Mamy tutaj sześciobiegowy manual z systemem Flat Foot Shift, czyli po prostu możemy wrzucać biegi bez puszczania gazu. Ekstra sprawa. Ten manual rewelacyjnie pasuje do Focusa ST, bo przecież przyjemność z jazdy szybkim autem to m.in. właśnie możliwość manualnego machania lewarem, zrzucania biegów i trzymania auta na wysokich obrotach. Focusa ST możemy kupić także z siedmiobiegowym automatem, tylko w sumie to po co? Przyspieszenie naszego Forda Focusa STX jest naprawdę świetne. Teoretycznie pierwszą setkę rozwija w 5,7 sekundy. Z napędem naprzód jest to trochę trudne, no bo jednak palimy gumę przy starcie, ale z włączonym Launch Control udało mi się uzyskać 5,9 sekundy do setki, co uważam za świetny wynik. Przechodzimy do spalania. Średnio w jeździe mieszanej uzyskałem około 9-10 litrów, a przy dynamicznej jeździe widziałem na blacie około 13-15 litrów. Płynnie wchodzimy do wnętrza. Na duży plus zasługują fotele sportowe Recaro, które poprawiono względem poprzednika, bo są mniej obcisłe, są takie grube, mięsiste i łatwo jest tutaj znaleźć właściwą pozycję za kierownicą. Względem standardowego Focusa model ST nie traci na komforcie podróżowania, o czym jeszcze wspomnę Wam przy omawianiu zawieszenia. Przechodzimy do tyłu i mamy tutaj sporo miejsca na nogi i na głowę. Jest zupełnie praktycznie. Bagażnik ma pojemność 375 litrów i wydaje się dość spory i ustawny jak na hatchbacka. Focusa STX wyposażono w dwie prawdziwe rury i nie tylko wydaje przyjemne dźwięki, ale też potrafi sobie strzelić z wydechu. Da się wygenerować to dość łatwo, bo w trybie sportowym lub wyścigowym wystarczy napompować układ do ładowania i puścić gaz. To samo dzieje się przy zmianie biegów. No i przechodzimy do najlepszego, czyli do wrażeń z jazdy.
Popatrzcie, jak ta rakieta zasuwa. Byście woleli słuchać nagłośnienia Bang & Olufsen, które tutaj mamy, czy dźwięku silnika, takiego basowego z popcornikiem słyszalnym? Ja wolałem dźwięk silnika jednak. Są ogólne wrażenia z jazdy Focusem STX. Wydawać by się mogło, że w tak szybkim hot hatchu będzie jechało się twardo i nerwowo, ale nic z tych rzeczy. Dzięki temu, że mamy adaptacyjne zawieszenie, jest przyjemnie i spokojnie. Dopiero w trybie sportowym i torowym auto się utwardza i tak od 2000 obrotów zaczyna wciągać nas do zabawy, a powyżej 3000 obrotów na minutę jest już szybkie, wściekłe i niebezpieczne. Z tego Focusa STX zapłacicie 189 tysięcy złotych. Jest to cena dość atrakcyjna w porównaniu do jego konkurencji, czyli Renault Megane RS, Honda Civic Type R, Hyundai i30 N Performance, Leon Cupra czy Golf GTI TCR. Ekonomicznie patrząc, Focus STX jest obecnie najlepszym wyborem na rynku. Taka jest moja opinia o Focusie STX. Ma on świetne osiągi, prowadzi się rewelacyjnie, jest też przestronniejszy od niektórych swoich rywali, no i ma super infotainment system Sync 4, który omawiałem już przy okazji testu Focusa ST Line. Na koniec chciałbym podziękować salonowi Forda z Alei Powstańców Śląskich za udostępnienie mi Focusa STX do testów. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca testu Żabo Rakiety 280 koni. Mnie się tym bardzo fajnie jeździło, mogłem się mega wyszaleć. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ten kolorek. Ogólnie samochód mi się bardzo ta konfiguracja podoba, czyli zielony, takie grafitowe felgi i czerwone zaciski. No i widzimy się w następnych odcinkach, także trzymajcie się, na ryczka.